Lista wydarzeń dla seniorów na najbliższe dni jest naprawdę długa i można na niej znaleźć propozycje miłego spędzenia czasu nie tylko w Poznaniu. Jest na przykład okazja, by wybrać się do Kołobrzegu. Związek Emerytów i Rencistów przy ulicy Mońskiej 5 zaprasza na wyjazd wielkanocny do Kołobrzegu. Wyjazd 22 marca, powrót 1 kwietnia. Koszt 980 zł. Zostało 5 ostatnich wolnych miejsc, więc zapraszamy serdecznie do kontaktu i do zapisywania się. Zapisy przy ulicy Młyńskiej 5, najlepiej w poniedziałek między godziną 9 a 13 i numer telefonu 61 850 18 14. Mamy też propozycje dla osób, które czują głód wiedzy i chcą poszerzyć swoje kompetencje z zakresu korzystania z internetu. Fundacja Inicjatyw Europejskich oraz Narodowy Bank Polski realizują projekt Seniorze Orientuj się. W ramach tego projektu organizowane są warsztaty dotyczące tematyki ekonomicznej. Najbliższy warsztat 17 marca między godziną 16.30 a 19. Temat senior w internecie. Spotkanie dotyczyć będzie kont bankowych, zakupów w internecie oraz kart płatniczych. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Bukowskiej 27/29. Kontakt 784 878 240. Kolejne spotkania i informacje również pod tym numerem telefonu. Teraz coś dla tych z Państwa, którzy chcieliby nauczyć się świadomie dbać nie tylko o swoje zdrowie, ale też urodę. Miejska Rada Seniorów oraz Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji zapraszają 22 marca o godzinie 16 na spotkanie dotyczące pielęgnacji skóry dojrzałej. Będzie to spotkanie z kosmetologami dotyczące właśnie pielęgnacji i upiększania skóry dojrzałej. Zapraszamy serdecznie. Spotkanie przy ulicy Brzeźnickiej 3, to jest na Górczynie. Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie. A teraz propozycje dla osób, które nie mogą żyć bez dobrego filmu. Filmowy klub seniora w kinie Rialto, to już jest stała propozycja, ale my bardzo serdecznie polecamy i zapraszamy. Spotkania w każdy wtorek o godzinie 13 i 15.30. Bilety w cenie 10 zł można rezerwować po godzinie 15 każdego dnia pod numerem telefonu 61 847 53 99. No i najbliższe seanse 22 marca Dama w Wanie, jest to dramat biograficzny, oraz 29 marca Brooklyn i to melodramat. Zapraszamy serdecznie. Osoby, które chciałyby zbadać wzrok, mogą skorzystać z następującej propozycji. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria zaprasza na bezpłatne komputerowe badanie wzroku. Bezpłatne badania będą się odbywały 24 marca między godziną 10 a 12 w siedzibie stowarzyszenia, to jest przy ulicy Święty Marcin 58/64 na trzecim piętrze. Wszelkie szczegóły, informacje i zapisy pod numerem telefonu 664 999 886. Niektórzy mówią, że nie istnieje życie bez muzyki. Jeśli należą Państwo do tych osób, pewnie zainteresuje Państwa taka informacja. W każdą niedzielę do końca czerwca między godziną 16 a 17.30 w Starym Browarze odbywają się koncerty fortepianowe na szachownicy. Wstęp wolny, polecamy serdecznie. Może chwila przy muzyce Państwa zrelaksuje i odpręży. Kto woli sport, a zwłaszcza lubi spędzać czas w wodzie, może wybrać się na Chwiałkę. Pływalnia Chwiałka zaprasza do skorzystania z weekendowych promocji. W każdy piątek, sobotę i niedzielę bilety w cenie 5 zł. To jest 45 minut za 5 zł do wykorzystania. Obiekt jest czynny od godziny 6.15 do 22.00, więc przez cały dzień możemy korzystać z basenu w dobrej cenie. Dokładny adres: ulica Chwiałkowskiego 34. Osoby, które chciałyby wiosną zrzucić trochę kilogramów, zainteresuje zapewne możliwość konsultacji z dietetyczką. Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia, Kierunek Zdrowie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad dietetycznych. Jest taka możliwość specjalnie właśnie dla seniorów. W piątki między godziną 9 a 11 odbywają się telefoniczne dyżury.
dyżur pełni Marta Lewandowicz, to jest dietetyczka zaprzyjaźniona z Centrum Inicjatyw Senioralnych, która współpracuje z seniorami, a myślę, że Państwo będą bardzo zadowoleni z takich porad telefonicznych. No i porady udzielane są pod numerem telefonu 601 724 445. Teraz zaproszenie na ważne spotkanie, podczas którego będzie można usłyszeć wiele cennych informacji. 31 marca w naszej siedzibie, w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mickiewicza 9A o godzinie 10 zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjant opowie o bezpieczeństwie seniorów, o tym jak się wystrzec i ustrzec przed nieuczciwymi praktykami, opowie o metodzie na wnuczka, o tym jak sobie z tym radzić, jak reagować. Będzie również możliwość takich indywidualnych porad i konsultacji i zadawania pytań. Bardzo serdecznie zapraszamy, zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Jest ku temu okazja, więc zapraszamy 31 marca o 10 do nas, do CIS-u. Zapisy u nas osobiście albo pod numerem telefonu 61 847 21 11. Przypominamy Państwu również o cyklu wykładów poświęconych zdrowiu, czyli o Poznańskiej Akademii Zdrowia. Znamy już termin kolejnego spotkania, odbędzie się 14 kwietnia. Spotkania odbywają się w Kolegium Da Vinci, to jest przy ulicy Kutrzeby 10. Wszelkie informacje, szczegóły, zapisy u nas w siedzibie na Mickiewicza 9A, a także pod naszym numerem telefonu 61 847 21 11. A na kolejną porcję informacji z Centrum Inicjatyw Senioralnych zapraszamy w przyszłym tygodniu.